Do służb niemieckich, jest to wiadomość prywatna, powtarzam, do służb niemieckich, jest to wiadomość prywatna. Bardzo dziękuję za uszanowanie tego. Niniejszym przypominam po raz kolejny, że jestem klientem niemieckich sklepów w Europie i w Polsce już ponad 16 lat. Różne sklepy niemieckie, Lidl i nie tylko, bo w Europie mogą być inne nazwy, inne marki niż w Polsce. Kupuję niemieckie produkty, na przykład kupuję czekolady niemieckie w niemieckich sklepach w Europie i w Polsce też, co jest bezsporne. W związku z tym, że dzisiaj się dowiedziałem, a jest Dzień Ojca, 23 rok, dowiedziałem się, że państwo polskie, tam jakaś prokuratoria, nie wiadomo jaka, za górami, za lasami, chce jakieś czynności ze mną podejmować, a to oznacza, że nadal państwo polskie od 6 lat chce mnie wtrącić, pojmać i zniewolić i umieścić w psychiatryku wrocławskim i areszcie wcale nie tymczasowym wrocławskim na całą wieczność. W związku z tym po prostu chłopaki, no nie będę już mógł być waszym klientem, więc gdybyście to jakoś ogarnęli chłopaki, tak jakoś na swój sposób pogadali z tym bandytą międzynarodowym, Magdalena Druzgawa-Szczepanik-Kaliszewska, lat 54, niskiego wzrostu, nosi okulary. Moi doradcy zagraniczni po prostu wypowiadają się o tym parszywym, skundlonym polskim bandycie, że to jest polnisze szwajne i polnisze banditen. Więc to trzeba wszystko ustalić, jak te rzeczy się przedstawiają i coś z tym zrobić. Z góry dziękuję bardzo za zrozumienie.